I tak jechali przez las, aż do rannej prymy, kiedy ujrzeli pannę na rozstaju dróg. Tak oto, pośród lasu, nie wiadomo czemu. Pozdrowili ją obaj, upraszając mocno, aby rzekła im, dokąd porwano królową. Panna im odpowiada, dobrze, już wam powiem. I tak mówi, panowie, na moją wiarę, wiedzcie, porwał ją Meleagant, rycerz krzepki, groźny, syn króla, który władcą jest gorejskiej ziemi. Drogę ku niej poznacie, lecz jest ona straszna, śmiertelnie niebezpieczna, a prowadzi poprzez most miecza. Nazajutrz wyruszyli konno wczesnym rankiem, a gdy dzień się nachylił, przybyli do mostu i zeskoczyli z siodeł u jego przyczółka. Widzą pod mostem wodę wstrętną i wzburzoną i szeroką i czarną i niepiękną zgoła, niebezpieczną, ogromną, przejmującą lękiem. Tak jakby należała do samego diabła. Podobny most nie istniał wcześniej i już nigdy nie będzie podobnego. Nikt nigdy nie wstąpi na most równie zły, chyba że w Polsce, ani na tak zdradną kładkę. Most to był most to był miecz o lśniącej głowni, rozpięty ponad wodą lodowatą, na obu brzegach rzeki wbity we dwa pnie, długi na długość dwóch kopi. Po obu stronach mostu stały uwiązane na łańcuchach u dwóch kamieni dwa lamparty. Rycerz w zakrytym hełmie, którego nie znamy, lecz poznamy, wiadomo, kto rycerz jest, obnaża swoje nogi i ręce. Wstępuje na miecz ostro tnący, ostrzej nawet niżeli ostrze ostrej kosy. Z wielką boleścią pełznie na drugi brzeg rzeki, przecinając swe ręce, kolana i stopy, lecz pociesza go miłość. Miłość go prowadzi tak, iż wszelkie cierpienia zdają mu się słodkie, a poza tym jest ciągle na brzeszczocie miecza. Miecza, który jest znakiem chwalebnym rycerza. Miecz rycerska rzecz, z miłości i godności wzięta. Miecz to krzyż i śmierć szlachetna i święta. Kto wojuje mieczem, ten od miecza zginie. Mówi pan, śmierć tak godna testamentem Chrystusowym dana nam. Śmierć tak godna testamentem Chrystusowym dana nam. Pancerz znaczy, iż rycerstwo duszy jest osłoną, twierdzą duszy jest niczym nie wzruszoną. 77 razy masz przebaczyć, mówi Bóg, ale mieczem nieprzyjaciół wstrzymać u kościoła wrót. Ale mieczem nieprzyjaciół wstrzymać u kościoła wrót. A sto cuglec noc z rycerstwem spiętych przenajściślej, czystość czynów słów i szlachetność myśli. Miejcie biodra przepasane, tak powiedział Chrystus Pan. Post ten święty testamentem Chrystusowym dany nam. Post ten święty testamentem Chrystusowym dany nam. Ostróg ostra stal, nie weczyć winna cnót, ospałość dać wytrwałość i w wytrwałości stałość. Powóż ostróg stal to oścień, co świętego Pawła budu, by rycerstwa nie odwiodła pycha od anielskich cnót. By rycerstwa nie odwiodła pycha od anielskich cnót.
Hełmu święta stal osłania przed plugastwem tłumu niezawisły wzrok, tudzież skarb rozumu. Rzeczą godną wznosić oczy kędyl śni niebieski blask, nie obracać ich do ziemi, ale do wysokich gwiazd. Nie obracać ich do ziemi, ale do wysokich gwiazd. Pancerz, miecz i pas na próżno ciała nam obarcza hełm i ostróg stalni zatrze nie wystarcza. Próżno żyje, próżno ginie, kto rycerski obrał stan. Próżno, jeśli nie miłuje, jak miłował Chrystus Pan. Próżno, jeśli nie miłuje, jak miłował Chrystus Pan.